Słuchajcie, Michały, dobre chłopaki, zgadzam się z tym, ale ze mną przede wszystkim, słuchajcie, debiutujący w organizacji Cloud MMA z Buku. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pozwolę sobie nawiązać do słów, które przed momentem gdzieś tam padły z twoich ust a propos tego, co działo się na tym panelu. Gdzieś to, co się dzieje na tych konferencjach, to, co możecie czekać, to jak ten panel wyglądał. To kosztowało cię na przykład więcej stresu, emocji niż może kosztować sama walka? Wiesz co, nie, no walka też pewnie będzie stresująca i stresogenna, natomiast no też miałem taki, a nie inny panel, mam na myśli panią Marianę, panią Gosię i dosyć mocne zawodniczki, jeżeli chodzi o właśnie powiedzmy ten panel, który mieliśmy za sobą, więc no momentami takie ciarki cringe'u były, ale no wiesz, no też wiedziałem, gdzie idę tak naprawdę, więc jakby no nie unikałem. Ja swoje, co powiedziałem, to raczej gdzieś tam z kulturą się wypowiedziałem i nie szukam jakby, wiesz, na siłę tutaj jakichś dymów, a wracając do twojego pytania, to mam nadzieję, że wyjdę skupiony do walki i no stresowała mnie ten panel, wiesz, jakby nie jest to mój świat, w którym się na co dzień nie dobrze czuję, więc no mam nadzieję, że w walce będzie bez takiego stresu, jak tutaj dzisiaj był. To proszę tylko jedno pytanie o te panie i wracam do ciebie, ponieważ my tutaj robiliśmy rozmowy, nie mogliśmy słuchać tego, co się działo na tym panelu, a byłem niezwykle ciekaw, co pani Marianna powie i jak będzie argumentowała to, że zgodziła się na walkę z panią Małgorzatą, bo pani Marianna jakiś czas temu sama jeździła do Płocka, żeby gdzieś tam zbanować galę Cloud, bo powiedziała, że jak taka gala może mieć miejsce, skoro walczy na niej pani Małgorzata, schorowana, alkoholiczka była, że to skandal, a teraz wiesz, z nią walczy. Jestem bardzo ciekaw, co powiedziała. To też chyba świadczy właśnie o pani Mariannie, tak? Skoro gdzieś tam negowała to i chciała to podkopać, a sama wychodzi do tej walki, no to jakby, wiesz, tutaj jakby mamy odpowiedź na to pytanie, no. Nie znam pani Marianny, znaczy wiem, kim ona jest, w sensie gdzieś tam w internecie mniej więcej czym się zajmuje. Pani Gosi też osobiście nie znam. Ja myślę, że każda zmiana, jeżeli ktoś odstawia alkohol i zaczyna trenować, to wiesz, jakby to nie było, no to jest zawsze na plus. Sam mogę to po sobie powiedzieć też do tej walki, wiesz, się przygotowuję na sportowo, więc wiem, jak lepiej pracuje głowa, lepiej się wstaje rano, lepiej się czuję. Też jestem w sumie w najlepszej formie, w jakiej w życiu byłem, więc winszuję wszystkim tym, którzy potrafią zmienić to swoje życie, odmówić sobie weekendowego melanżyku tak zwanego i w sobotę na przykład zrobić dwa treningi, no. To się szacunek za to należy. O tę formę chciałem zapytać, bo a propos przygotowań, jak ja wczoraj wieczorem miałem okazję sobie usiąść na spokojnie i posłuchać archiwalnych wywiadów z tobą, ale także z twoim rywalem, żeby się dowiedzieć czegoś ciekawego, to ty tam mówiłeś też o tej formie, o tym, to był moment, kiedy ważyłeś 90 kg, kiedy byłeś o takie ewentualne walki też pytany, mówiłeś, że gdzieś trzeba byłoby się wziąć za siebie, gdzieś skupić się na tym na poważnie. Udało się rzeczywiście tak do tego podejść. No tak, zrzuciłem 10 kg do walki, właśnie ważyłem około 92-93 kg, teraz ważę 83-84 do walki, tak myślę, będę miał 83, więc udało się, wiesz, no tak jak powiedziałem tutaj na panelu, że już jestem z siebie dumny, w sensie jestem takim małym zwycięzcą, mam na myśli to, że właśnie zacząłem żyć sportowo, udało mi się gdzieś tam dopiąć to wszystko, trenowałem z chłopakami, którzy też się przygotowują do startów zawodowych, sportowych, typowo robiłem tyle samo jednostek treningowych, co oni. Pozdrawiam chłopaków z Salki, Arachion i Ława, bardzo mi pomagali, pomagają nadal w przygotowaniach. No i mówię, jestem z siebie dumny, że wiesz, że pokazałem samemu sobie, stanąłem przed lustrem i mówię, okej, dałem radę to zrobić. Fajne uczucie, na pewno właśnie dowartościowujące samego siebie, więc super. A propos tych właśnie archiwalnych wywiadów, bo takie twoje słowa mi zapadły w pamięć, gdy powiedziałeś o tym, że jesteś pokojowo nastawiony do świata, masz takie usposobienie raczej pokojowe, a to jest jednak coś, gdzie się trzeba sobie wyzwolić, coś, czegoś nie ma na co dzień. Powiem tak, pokojowe to może jakby nie do końca pokojowe, bo są rzeczy, które mi w życiu nie pasują. Często nagrywam o tym też utwory muzyczne, moje numery są gdzieś tam zawsze właśnie... No to legenda, wiadomo. Chodzi mi o to, że też w tych utworach poruszam tematy, które mi nie pasują lub mi pasują, więc nie jest tak do końca, że wszystko jest dla mnie, wiesz, pokojowe. Jestem nastawiony do świata. Na pewno nie jestem osobą, która przyjdzie tutaj i będzie szukała, wiesz, na siłę dymów, bo nie wiem, bo mi to da na przykład kolejną walkę. Ja do tego podchodzę na sportowo, przygotowuję się ciężko i swoją wyższość będę starał się pokazać w klatce. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Chociaż w połowie to, co się nauczyłem, najlepiej
najlepiej, to 100%, ale mówię, chociaż w połowie jak zagra to, co się nauczyłem na treningach, to, co przepracowałem, to jestem spokojny, że ta walka będzie po mojej myśli. Tym bardziej, że wychodzę do niej jako underdog, zresztą tak jak po kursach, chyba dzisiaj nawet się obejrzałem, na mnie jest większy kurs, przez co jestem underdogiem, więc no, mogę tylko wygrać i tyle, nie? A powiedz mi proszę jeszcze to, jeżeli chodzi o taką decyzję pozytywną, żeby się tego wyzwania podjąć, to co było najważniejsze? Z jednej strony wiadomo, że to też walka ze swoimi słabościami, pokazanie czegoś sobie, w ogóle to chęć, żeby zawalczyć, a ile w tym było w ogóle tego argumentu, że to właśnie ten rywal? Wiesz co, ja nie wybierałem sobie rywala w sensie takim, że wiesz, powiedziałem, że będę ciężko trenował i będę gotowy na każdego, można powiedzieć, że była tam jeszcze inna propozycja, chyba mocniejszego nawet rywala i też jakby go nie odrzucałem. Po prostu, tak jak powiedziałem, wiesz, przygotowuję się jak na Mike'a Tysona w najlepszych latach. No i nie mam tutaj jakby, wiesz, żadnych takich przy kalkulowań, o może to wygra. Cieszę się, że to też będzie Major, on też jest debiutantem. Widziałem dzisiaj, że jest w dobrej formie, pewnie jest silny. Zobaczymy jak z tlenem. No i mówię, jak zagra głowa, to będzie dobrze. Proszę powiedz mi jeszcze, bo wiem, że to jest temat, który w rozmowach z tobą a propos tych freakfightowych rzeczy wraca jak bumerang, ale muszę o to zapytać. To już jest zamknięty rozdział, czy w ogóle walka z kamerzystą to jest coś, co mogłoby się wydarzyć? Ja jestem otwarty na taką walkę, wiesz, nie będę mówił, że nie jestem otwarty na taką walkę, no bo mamy jakiś tam konflikt, można powiedzieć, wiesz, realny do załatwienia w klatce. Powiem ci tak, były przymiarki do takiej walki, on się zasłania kilogramami, że ja jestem za ciężki. No teraz już mam, wiesz, powiedzmy 80 kilo jestem w stanie zrobić na pewno z nim do walki, on jest mojego wzrostu, więc myślę, że też dla niego nie byłoby to problemem. Co więcej, te 2-3 kilogramy w tą czy w tą w freakfightach nie robią takiej różnicy moim zdaniem, bo to są, wiesz, freakfighty, my nie trenujemy po 10 lat, tylko po 3 miesiące do walki, więc z tego co wiem, on unika rozmów, gdzieś tam były propozycje składane tutaj chyba z innych federacji, ale on zasłaniał się tym, matchmaker mi dał do zrozumienia, że on się zasłania kilogramami, że no, jest obstrany, nie chce raczej ze mną walczyć, a jeżeli chce, no to ja jestem gotowy. Ostatnie pytanie ode mnie, to jest tak, że czasami jak gdzieś, nie wiem w ogóle, czy śledzisz to, chociaż ty kiedyś chyba powiedziałeś, że jak się jesteś raperem, to gdzieś się mimowolnie też tego świata dotyka, natomiast to jest tak, że jak patrzysz czasem na te konferencje, tudzież na gale, jeżeli czasem zasiadasz i oglądasz takie gale, to gdy widzisz takie różne akcje typu e-konfidenci i tak dalej, to łapie się za głowę, jak to wygląda? Co, no w ogóle dla mnie, no mówię, słowa, które często padają tutaj na tych galach są... ciarki na skórze, takie zażenowania, wiesz, ja nie wiem nawet jak mam to skomentować, no wiesz, to nie jest mój świat, nie wiem co to jest jak konfident tak naprawdę, nie, więc albo się jest konfidentem, albo się nie jest, a poza tym to nie, też nie jestem od jakichś kurwa, wiesz, wyjaśniania tego świata, ten świat się sam bardzo dobrze wyjaśnia, więc jakby siedzę, obserwuję, wiesz, zacieram ręce i po prostu patrzę, nie. Dobra, słuchajcie, to żeby tej rozmowy nie kończyć konfidentem, to była fajna przyjemność wielka, żeby cię poznać osobiście, bardzo tobie dziękuję, słuchajcie, Gala Cloud MMA 4 9 marca w Atlas Arenie, tego nie można przegapić, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.